Przyjaciół i do wszystkich, którzy nas odwiedzają. Więc bardzo dziękuję Bożenie, że mogliśmy jeszcze raz zaistnieć w Galerii Dziedzinnej, pokazać przepiękną sztukę, wspaniałą sztukę, najlepszą w Europie wreszcie. Już nie mówiąc o Polsce, bo taka jest prawda. Więc witam Was bardzo. I cóż, dziękuję, że jesteście, że przyszliście i że jesteście i będziemy. Myślę, że to takie sobie, a w międzyczasie coś może powiem, a coś mam powiedzieć, Bożena? Nie, chyba. Bożena jest szefową, Bożena mówi wszystko, Bożena jest odpowiedzialna za nas wszystkich, za tą sztukę, za nas wszystkich, za naszą twórczość. Więc to spada na tą jedną wspaniałą osobę jak Bożena Kowalska. Brawa dla Was. No to przekonać. Ania Joachim hat ihr Freude zu Ausdruck gebracht, dass Galeria Delfine wieder den Künstlern des Symposiums gehört. Den besten Künstlern in Europa und sowieso in Polen. Und das ist wunderbar, dass die Treffen jedes Jahr stattfinden. Und für all das verantwortlich ist die arme, wunderbare Bożena Kowalska, die seit drei Dutzend Jahre für diese Art von Veranstaltungen verantwortlich zeigte. Korzystając z tego, że jest wielu artystów z pleneru wśród Państwa, jeszcze raz chciałabym przypomnieć, że oczekuję niecierpliwie odpowiedzi na pytanie, które zostało wszystkim zadane, które nie są łatwe. Nie jest łatwe do sformułowania odpowiedzi, ale jednak liczę na Państwa, że wszystko to w stosunkowo bliskim czasie od Państwa otrzymam w różnej formie.
Boschena wartet ungeduldig auf die Antworten der Künstler, die am Symposium teilgenommen haben, auf die Frage, die sie verteilt hat. Jak zwykle, proszę Państwa, no teraz będzie cała litania podziękowań, ale tego nie możemy uniknąć. No zatem przede wszystkim podziękowanie serdeczne dla sponsorów tegorocznego pleneru, pana Grzegorza Króla i Jacka Łozowskiego. Dziękuję dyrektorom Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Włodzimierzowi Pujankowi, ale przede wszystkim i zwłaszcza Zbigniewowi Wilberowskiemu za organizacyjny wkład za i finansowy w realizowany plener. Dziękuję dyrektorowi Bogumiłowi Mrówczyńskiemu za gościnę w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Dziękuję bardzo, szczególnie serdecznie Uli Wolskiej, która mimo złamanej nogi zdalnie kontrolowała problemy organizacyjne i finansowe pleneru. Szczególne słowa wdzięczności, uznania Majce Holst, mojej córce, za bezinteresowne, a znakomite pełnienie roli tłumacza. Dziękuję bardzo Ani Trochim za to, że przyjęła tę wystawę w swoje progi. To nie są moje progi, to są progi Krasińskie. No to progi, to dziękuję oczywiście i panu Krasińskiemu za to, że ta wystawa tu się znalazła. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Z podziękowaniem łączy się także wręcz zachwyt nad tym, co Mateusz Dąbrowski, Michał Misiak i Olga Ząbroń, Darek Mrącki i Łukasz Leszczyński zrobili tutaj, wieszając obrazy i projektując ekspozycję tej wystawy. Jest ona naprawdę pierwszorzędnie zrobiona i jest rzeczywiście niezwykle piękną wystawą, piękniejszą niż zeszłoroczna i dawniejsza. Nie mów. Wie immer zu Beginn erfolgt eine Litanei an Danksagungen. Vor allem möchte ich mich bei den Sponsoren unseres Treffens bedanken, Herrn Grzegorz Kuhl und Herrn Jacek Łozowski, den Direktoren des Mazowieckiego Zentrum der Gegenwartskunst Elektrownia in Radom, Herrn Włodzimierz Pujanek und ganz besonders bei Herrn Zbigniew Bielowski für den finanziellen und organisatorischen Aufwand bei der Verwirklichung des Symposiums. Ich bedanke mich bei Direktor Bogumił Mrówczyński für die Bewertung im DBT in Radziejowice. Ich bedanke mich bei Urszula Wolska für ihren geschickten Umgang mit der Organisation und für die finanzielle Disziplin beim Symposium und das alles trotz des gebrochenen Beines. Maike Holst für die Übersetzungen. Worte der Dankbarkeit richte ich an Anna Trochim und Herrn Krasiński für die Aufnahme. Krasiński. Przepraszam, ja nazwę. Soledad Krasińska, tam jest piękna kobieta. Für die Aufnahme unserer Ausstellung in der äußerst stimmungsvollen Galerie Delfine. Und besten Dank an Mateusz Dąbrowski, Olga Zabroń, Mateusz Misiak, Darek Mlonski und Łukasz Leszczyński für die Realisation der Exposition hier in den Räumlichkeiten. Die Ausstellung ist dieses Jahr ganz, ganz besonders gelungen. Proszę Państwa, wszystkie dotychczasowe 35 plenerów odbywało się pod określonymi hasłami, kierując uwagę uczestników na wybrane zagadnienia. Wokół nich koncentrowała się część wykładów i dyskusji. Tym razem hasłem było piękno geometrii. Sehr geehrte Damen und Herren, alle 35 bisherige Symposien fanden unter bestimmten
Leitsätzen statt, die die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf ausgewählte Fragestellungen lenken sollten. Auf das Motto konzentrierte sich dann ein Großteil der Vorträge und Diskussionen. Dieses Mal lautete die Losung „Das Schöne in der Geometrie“. Jeśli by się przyjęło teorię zapoczątkowaną przez Pitagorejczyków, że piękno rzeczy polega na doskonałych proporcjach, a więc na czymś, co się daje ustalić liczbowo, to sztuka spod znaku geometrii byłaby najbliższa pojęciu piękna. Wenn wir der Theorie der Pythagoreer folgen, dass das Schöne der Dinge in den idealen Proportionen läge, also in etwas, das mathematisch festgelegt werden kann, so könnte die Kunst in Zeichen der Geometrie als den Begriff des Schönen am nächsten liegend bezeichnet werden. Można by nawet pomyśleć, że matematycznie obliczona równowaga form zapewniająca ład i harmonię jest wystarczającym warunkiem, czy wręcz gwarantem osiągnięcia piękna. Man könnte daran denken, dass das mathematisch bestimmte Gleichgewicht der Form, das Ordnung und Harmonie sichert, zu einer ausreichenden Bedingung oder gar zum Garanten für das Erreichen des Schönen wird. Ale jak o tym mówił w swoim wykładzie na naszym plenerze Grzegorz Sztabiński, obok tej pitagorejskiej kategorii piękna rzeczy istnieje inna kategoria piękna, duchowego, mniej uchwytnego, ale przemożnie odczuwalnego, którego się zmierzyć ani ściśle określić nie da. Aber wie in seinem Vortrag Grzegorz Sztabiński sagte, neben dieser pythagoreischen Kategorie der sachlichen Schönheit existiert auch noch eine andere Kategorie, das geistig Schöne, das weniger greifbar, aber überwältigend sein kann, obwohl es weder gemessen noch genau erfasst werden kann. Popatrzcie Państwo na naszą wystawę, na poszczególne prace artystów operujących językiem geometrii. Schauen Sie sich bitte unsere Ausstellung an. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit den einzelnen Werken der Künstler zu, die durch die Sprache der Geometrie wirken. Przeważnie nie tam zatrzymuje nas wzruszenie, doznanie wzniosłości, czy potrzeba medytacji, gdzie wybija się na plan pierwszy to, co mierzalne centymetry i w pełni zracjonalizowane, co jednoznaczne i konkretne. Meistens erfasst uns die Rührung, das Bedürfnis zu meditieren und die Empfindung des Erhabenen nicht dort, wo auf den ersten Blick das mit Zentimetermaß quantifizierbare, auszulockende, das völlig rationalisierte, das eindeutige und konkrete vorrückt. Najbardziej trafnie i skrótowo określił to na przełomie V i VI wieku naszej ery w traktacie o imionach boskich Pseudo-Dionizy, pisząc, że piękno polega na proporcji i blasku. Dopiero ten blask sprawia, że jawi się piękno. Besonders treffend und kurz gefasst beschrieb zu Wende vom 5. und 6. zum 6. Jahrhundert Pseudo-Dionysi in seinem Traktat über Gottes Namen mit der Formulierung „Das Schöne liege in Proportion und im Glanz. Und erst dieser Glanz vermag das Schöne hervorzubringen.“ Dziękuję. Jeszcze Szanowni Państwo, Wola Bożeno, chciałem krótko bardzo podziękować wszystkim Państwu za
Stworzenie pewnej wspólnoty artystycznej, która funkcjonuje od wielu lat pod naszymi skrzydłami Bożemi. Chcę Państwu powiedzieć, że jak co roku ta wystawa będzie prezentowana w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Plan jest taki, żeby odbyło się to 8 lutego. Chcę Państwu powiedzieć, że w tym roku zarezerwowałem już nie dwie, ale trzy sale, jako że i formaty się powiększyły i chcemy, żeby ona rzeczywiście prezentowała się jak najbardziej okazała, ale oczywiście do tego czasu przygotujemy katalog. Herr Belowski möchte sich erstmal bei allen Teilnehmern des Symposiums bedanken. Ihr alle macht es möglich, dass unter dem schützenden Schirm von Bożena Kowalska eine Gemeinschaft entstehen kann, die solche wunderbaren Werke schafft. Diese Ausstellung wird wie in jedem anderen Jahr auch in Elektrownia in Radom zu bewundern sein. Die Ausstellungseröffnung wird am 8. Februar 2019 stattfinden. Dieses Mal sind bereits drei Räume reserviert. Statt zwei wie bis jetzt, also die Werke werden sich umso besser entfalten können. Proszę Państwa, chcę poinformować również, że jesteśmy po wstępnych rozmowach z Istvánem Hašem, który zaproponował realizację wystawy sztuki geometrycznej w Budapeszcie w oparciu przede wszystkim o te zbiory poplenerowe. Wzbogacone ewentualnie jeszcze poszerzone bardziej o kilka dokonań artystycznych wcześniejszych artystów. I ta wystawa planowana jest w Muzeum Weseli w Budapeszcie na jesieni przyszłego roku. Für den Herbst des kommenden Jahres ist eine Ausstellung der geometrischen Kunst im Vasarely Museum in Budapest geplant. Herr Belowski ist da schon ganz fest in Gesprächen mit Istvan Hasch es sollen vor allem die Werke von den Postplenär-Ausstellungen dort ausgestellt werden und unter Bereicherung von früheren Arbeiten. Serdecznie wszystkim dziękuję. Vielen Dank. Chcę jeszcze to powiedzieć, przepraszam, że już od 10 lat ta kolekcja powstaje tam i od 10 lat już odbywają się plenery pod egidą elektrowni i w Radzie Jowice. Die Symposien in Radzie Jowice finden bereits seit 10 Jahren statt und seit 10 Jahren gehen die Werke, die bei Plenärs gespendet werden, an die Elektrovnia und vergrößern die dortige A ja też chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to już jest trzecia wystawa w Galerii Delfiny, którą właścicielem jest Soledad Kraśnicka i bardzo jej dziękuję. Und es ist bereits die dritte Ausstellung in Delfiny und das erfreut vor allem den Inhaber und Ania. Także ten Soledad Kraśnicka jest właśnie. Dobra. To teraz my. Proszę Państwa, w imieniu uczestników pleneru, wszystkich artystów, z Mateuszem Dąbrowskim, z Olgą Zomrą, chcielibyśmy Pani Bożenie serdecznie podziękować za to, że nas jednoczy co roku w pięknym miejscu, jakim są Radziejowice, za to, że stawia przed nami ciągle nowe, wspaniałe, teoretyczne problemy, z którymi się zmierzamy. I mamy nadzieję i prosimy o więcej, abyśmy mogli w przyszłym roku również spotkać się w takim gronie, w jakim w tym roku i aby ten plener nie kończył się.
Nigdy. Und noch ein großer Dank seitens der teilnehmenden Künstler. Den Dank überreichen im Namen aller Olga Sabron, Mateusz Dąbrowski und Ulla Schlusarczyk. Sie möchten sich ganz, ganz besonders herzlich für die wunderbare Zeit in Radziejowice bedanken, für die befruchtenden Gespräche, für die Fragestellungen, die Bożena sich immer wieder ausdenkt, die zum tiefen Nachdenken anregen. Und der Wunsch ist, dass wir uns alle nächstes Jahr wieder treffen können zur Erinnerung vom 2. bis 12. September. Und so wie das polnische Geburtstagslied, möge es noch weiter 100 Jahre dauern. Dziękuję Wam bardzo. Proszę Państwa, wszystkich przewija, wiadomo, że przewija z czasem. Kiedyś się ten plener skończył. Mam cichą nadzieję, że może rzeczywiście w przyszłym roku jeszcze będzie. Ale co jest dla mnie radością i co przetrwa, to obietnica ze strony elektrowni, że ta kolekcja, którą tworzę od tych 10 lat w ramach zbioru elektrowni, będzie mojego imienia także, kiedy mnie już na świecie nie będzie, będzie się nazywała kolekcją imienia Bożeny Kowalskiej. Brawo! Zbierałeś te kreski. Ja to, że nie dostałam żadnej, to za karę daję ci prezencik. Bardzo cię proszę. Sprawdź, zobacz, czy jest fajny. A ja miałem najwięcej kresek. No wspaniale. Widzisz? Jednak pomyślałam. Nie wiem, że się dokumentować. Tak. Dorota, gdybym ja nie dostał kreski żadnej, to by dostała ode mnie. Ale ty się nad sobą trzymasz tak. O, ja to prawda. Ja się cieszę. To się tak ma. Zabrak kresek na plenerze Radziejowice. Analizuję to już. Piękne. Dziękuję.